Zwłoki 62-letniego bezdomnego z terenu powiatu chrzanowskiego znaleziono w tym tygodniu na terenie ogródków działkowych w Chrzanowie. W miniony wtorek około godziny 4 nad ranem policjanci patrolujący teren ogródków działkowych w pobliżu ulicy Łowieckiej w jednej z altanek znaleźli zwłoki mężczyzny. Natychmiast na miejsce wezwano karetkę pogotowia. Lekarz potwierdził zgon. Przeprowadzone czynności na miejscu z udziałem prokuratora wykluczyły udział osób trzecich. Wstępne hipotezy zakładają, że mężczyzna zmarł wskutek wychłodzenia organizmu. Policjantom udało się ustalić, iż był to 62-letni mieszkaniec powiatu chrzanowskiego, obecnie bez stałego lub nawet tymczasowego miejsca zameldowania. Wcześniej podczas kontroli miejsc, w których mogli przebywać bezdomni, stróże prawa spotykali tego mężczyznę. Policjanci tą osobę kilka razy legitymowali na terenie Chrzanowa, jak i na terenie tych ogródków. Osoba ta każdorazowo nie chciała, aby jej ktokolwiek udzielał pomocy. Pomoc też była udzielana ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Sekcja zwłok ma potwierdzić, czy przyczyną śmierci tego mężczyzny było wychłodzenie organizmu. Jeśli tak, to będzie to pierwszy taki przypadek od kilku lat w powiecie chrzanowskim.